zaczynamy. Kolejny pojedynek DreamHack Masters. Valencia. Grupa C, jak widzimy na ekranie, obecnie na trzecim miejscu Jutermal, na czwartym Mano i właśnie ci zawodnicy ze sobą teraz zagrają. Czerwony Polak, Grzegorz Manakomicz, Team Liquid. No i były zawodnik Teamu Liquid to gracz niebieski, czyli Mark Szlapi z Holandii. Rudy. Fantastyczna osoba. No to zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie. Za zaklęcie. Dobra. Zawodnicy oczywiście klasycznie się już rozwijają. Ja jeszcze tylko się upewnię, czy wszystko działa jak powinno, ale widzę, że wszystko działa jak powinno. No i na razie Jutermal zaczyna w taki trochę rzadszy sposób, mianowicie najpierw zrobił reaktor i dopiero pierwsze jednostki teraz grane. O, jak mana ma ochotę. O! Jakie to było fajne. Akurat się udało i rozbicie CV i jeszcze uciec probką, bo normalnie Teran by zamknął barykadę, gdyby ta proba pojechała nieco dalej, no ale jak proba stoi na supply depocie, nie można go podnieść. No i taki mały detalik pozytywny dla Grzegorza. Dobra, doskonale. Tak, pamiętam, no przed chwilą to widziałem. Jutermal tak po stracie tej SCV-ki tak powiedział kilka chyba ciepłych słów sobie pod nosem. Ale pożyjmy, zobaczymy. Jak się gra rozwinie, to na razie taki mały psychiczny cios bardziej to strata SCV. No, też realna strata, bo ona by trochę pracowała i zbierała midrały. No i adeptka, która ma posłużyć co nieco do zwiadu. Jak widzimy, Grzegorz sprawdził lewą część mapy w poszukiwaniu na przykład jakiegoś Stargate'a albo ukrytej technologii. Czy StarCraft ma już aktualizację do monitorów panoramicznych, czy dalej te same czarne paski po bokach? Otóż z tego co wiem, są paski. StarCraft raczej nigdy nie był dostosowany do innych tych takich właśnie, jakichś 21:9 monitorów, czy innych jeszcze nawet szerszych. No i jak widzimy, Oracle zmierza do przeciwnika. Oho! O Boże, jak dobrze, że mana się nie nadział na tę minę, która była postawiona na krawędzi bazy. No i teraz bardzo dobry revelation, poinformuje Polaka o tym, co się tutaj dzieje. W zasadzie nawet mana mógłby tak wyjść naprzeciw temu Medivacowi. O właśnie, teraz jakiś Stalker idzie na pozycję. Co ciekawe, mana zrobił również drugą Oracle. Ja pamiętam taką obronę Grzegorza, gdzie on właśnie z pomocą Oracle tak mocno atakował te miny, że one się nawet nie zdołały zakopać. Ojeja, no to jest wolna reakcja. Chociaż to też tylko adeptka niby. Ale lepiej mieć niż nie mieć taką adeptkę. No i skromna presja Grzegorza, która jak widzimy, no niestety nie była w stanie zbyt wiele zrobić. Bardziej wkurza Jutermala i może go jakoś leciutko wybija z rytmu. Może teraz w sumie no, nawet widać, że chyba lekkiego supply blocka będzie mieć Jutermal przez moment. Ale to taki raczej... O, on nie trafił SCV-ką w supply depota, dlatego on tam się nie buduje. Słabo kliknął. No widać zdeterminowany wzrok Marka Szlapiego. Mam wrażenie, że on ma trochę też późnego steampaka w tym wszystkim i te wszystkie ulepszenia takie nie za szybkie. O, tym lepiej dla many. Polak cały czas buduje Feniksy, szarża. Ulepszenie do pancerza też będzie. W zasadzie bardzo poukładana ta potyczka.
Grzegorz, pamiętam, że w jednym wywiadzie właśnie wspominał, że z tych pozostałych zawodników musi pokonać, bo chyba 3 mecze mu zostały, jak to mówił, z tego co pamiętam. Mówił, że ma no, duże nadzieje, że po prostu jednego z tych pozostałych graczy jest w stanie pokonać. Niestety nie pokonał Skillosa, przegrał z nim wczoraj. Ale pozostał mu jeszcze Jutermal i chyba Harstem, jak dobrze patrzę. Tak, dokładnie. Także Mana musi wygrać z Jutermalem albo Harstemem i wtedy powinien już mieć gwarantowany awans z grupy. No to ważne, ważne, żeby ugrał. Najlepiej już to spotkanie, no ale to lekkie nie będzie. Jutermal wysyła przy krawędzi mapy 2 mediwaki. Protoss się zachowuje, jakby tego się trochę spodziewał, bo przed chwilą tam były właśnie 2 Feniksy. No, ale były, już nie ma. Niestety nie zauważył, nie zobaczył. Teraz Pylon i Gateway na dole. No nie, no ale tutaj akurat ta strata Feniksa nie była konieczna. Może Mana się po prostu też zorientował, że będzie atakowany od przodu. Raven się nagle pojawia. No i czy Mana w to wiedzie, czy nie wiedzie? O, to jest pytanie. Trochę się boję. Mana chyba też tak się spodziewał, że może będzie atakowany do pierwszej bazy. Na szczęście tak się nie stanie. Wszystkim zbiega Jutermal w jedną lokalizację. Zloty są mocno zgrupowane. Nie powinien taką kulką biegać Mana. No i chyba nawet przeczeka ten pocisk osłabiający pancerz. Oj, no nie wiem, czy Mana teraz ma atakować, bo chyba się musi może nawet skusić tylko te miny, no. O mój Boże, no to było ciężkie, co zrobił teraz Mana. Feniksy zostały w zasadzie tutaj, tak można powiedzieć, poświęcone. Próbuje też flanki z lewej strony Mana. Jest naprawdę sporo zelotów, ulepszenia też troszeczkę pomagają, no ale jednak liczby przemawiają za Jutermalem. No i chyba wszystko zmierza ku lepszemu dla byłego gracza Teamu Liquid. No nie poszło, nie poszło. Jakoś tak dziwnie to wszystko się obróciło. Zabrakło może... No trochę lepszej tej kontroli na pewno Feniksami, może jakiegoś przechwytywania, może kontrataku też w sumie do bazy Jutermala. Trochę tak to inaczej zrobił Mana niż zazwyczaj chyba grają Protossi. No nic, GG. Za momencik, druga mapa. Nie? Mapa druga to oczywiście Berlingrad. No i Jutermal zaczyna niewygodnie dla Grzegorza od... od blokady, a Mana zaczyna bardzo... niebanalnie, bo powiem wam, że nie wiem, kiedy ostatni raz widziałem 2 gateway na Terana, takie wczesne, szybkie. Ale podoba mi się ta koncepcja. Jakiś bardzo aktywny, agresywny build chyba będzie tutaj mieć Mana. Jutermal aż się 2 razy zakręcił SCV-ką. I pewnie miał takie, co? 2 gateway'e? O co chodzi? Dziką, nietypową. No zaskoczony pewnie jest. No ale kto by nie był. Bardzo bezpieczne otwarcie, ale bardzo też zrozumiałe, bo tak sobie myślę, jak się powinien zachować Teran w takiej sytuacji. No jeżeli widzimy 2 gateway'e w bazie Protossa, no to wniosek jest prosty. Będzie więcej jednostek z gateway'ów na początku, bo inaczej nie miałoby to większego sensu. No to chyba najsensowniej jest właśnie zrobić command center na wzniesieniu zamiast od razu na miejscu w drugiej bazie. No i tyle. Chyba nawet... No właśnie nie wiem, czy ten bunkier jest potrzebny. Jeden rabin powie tak, a inny rabin powie nie. Jeszcze kwestia, czy może Mana tutaj jakiegoś sportowego pylona postawi. Ale póki co tego nie mamy. Mana też zajmuje bazę trochę dalej wysuniętą na mapę, bo... No był ten eBay blok. Nie mógł postawić Nexusa normalnie w drugiej bazie, tak jakby chciał.
O, będzie sportowa adeptka robiona. Dobra, zobaczmy. O! Okej. Okay. No w sumie adeptka za minę, czyli okej. Okay. Tak się zastanawiałem, jak to rozegra Grzegorz. Czy się w ogóle udam. Twilight Council, Robo Facility. No i trzeci Nexus Many. W zasadzie mamy dość standardowy początek, chyba nic konkretnego nie wyszło z tych dwóch gatewayów. Nie wiem, czy to jest dobre dla Grzegorza. No bo ostatecznie, chociaż... No, jak popatrzymy na robotników, to liczba jest okej, no. 38 do 30, no bo normalne jest, że Protoss ma więcej robotników, bo Terran też ma muły i one się do tego licznika tam nie liczą. Drogą może można by zrobić jakąś dodatkową wartość, albo po prostu, jeżeli muł jest na mapie, to dolicza kilka SCV do tego licznika i teranie by mieli taki dziwnie mocno skaczący w górę i w dół licznik robotników. By było też całkiem spoko. No tak, bo można wyliczyć, ile robotnik tam, gdzieś to też zresztą jest napisane, ile średnio zbiera na minutę, więc można by zapisać muła jako liczbę SCV, o ile ten muł oczywiście pracuje i zbiera minerały. Wtedy się powinno to liczyć, a jak zostanie odciągnięty od minerałów, to się no nie powinien wtedy liczyć. I by było to całkiem spoko rozwiązanie. Byłoby łatwiej porównywać ekonomię zawodników, bo tak to zawsze jest taka pewna sfera domysłu. Lekka. Ale dobra, my tu gadu, a Rudy dorabia już coraz więcej marinów. Siege tanki. No będzie to najprawdopodobniej znowu mocna dwubazówka ze strony Uthermala. Chociaż on w poprzednim pojedynku, gdy grał na Protossa, no innego, w tej grupie, to w zasadzie nie bał się grać trzeciej bazy, czwartej bazy, nawet dłuższy taki mecz. Nie miał z tym problemów. No i żwawy recall. Dobra, dwie probki to taka strata, ale bardzo mała już na tym etapie gry, już w 7 minucie. Zwłaszcza, że więcej nic złego się nie działo. Dobra, War Prism. O! Widział mana? Czy nie widział? Jest zawsze to zagadka. Ale widział. Ej, ale podoba mi się, co zrobił teraz Grzegorz, bo to wyglądało trochę tak, jakby jego transportowiec poleciał i on na niego nie patrzył, bo gdyby ruszył tym War Prismem mana, to bo teraz Uthermal może po prostu sądzić, że mana tego nie widział i po prostu poleci dalej. Może tak myśleć Uthermal, bo się War Prism nie ruszył, nie drgnął. No ale jednak Mediwaki zachowują się, że on jednak chyba zakłada, że mana widział. Tak, no rozsądnie, nie ryzykuje Mark Szlapi. Nie leci tak po prostu. Jakby Marudera może jeszcze wyciągnął, ale w sumie no, tutaj wszystko jest bardzo niebezpieczne. No cóż, po raz kolejny dwubazówka od Uthermala, tym razem mam wrażenie, że jeszcze może nawet lepiej przygotowana. Mana ma trochę jednostek, ale no liczbowo nie jest fenomenalnie. Mariny w zasadzie jak były, tak są nadal w ogromnej liczbie i osłabiony Protoss z tym pociskiem Ravenowym po prostu znika. Mariny to przemielą. No i to tyle chyba. No nie poszło. Trochę średni ten pojedynek, jeżeli mam być absolutnie szczery. Bo po prostu Uthermal no, przyszedł dwa razy i wygrał dwie mapy. No nie poszło.
Batmana widać, że... nie tak chciał to zagrać. Zdecydowanie nie tak. Ups, sorry. No może już od razu przeskoczymy też do pojedynku DNS-a Jakowa. Kurczę, tutaj nawet człowiek spokojnie chyba wyniku nie wpisze, bo już się powoli rozgrywka kończy. Momencik. Z tego co pamiętam, to chyba DNS wygrał pierwszą mapę, chociaż napatrzyłem oczywiście na mecz Many. No i tutaj w zasadzie to już mamy końcówkę... No właśnie, okej, okay, to nieźle wszedł. Tak, to już powinno być to. DNS po prostu zalał. A to w 10 minut to się nawet szybko wyrobił. Widzę, że grał takim stylem Stalker Zelot. A, i taka potężna ekonomia. O, tak, kochany, no jak on zbierał więcej kasy od Zerga, to coś tutaj grubo Zergowi nie poszło na początku. No nic, no wielka szkoda, że tutaj Mana nie był w stanie wygrać tego pojedynku. Pozostaje mu zatem mecz o wszystko z Harstemem i bardzo możliwe, że Harstem będzie też właśnie w podobnym położeniu. Że albo wygra z Maną i awansuje, albo przegra i nie awansuje. No, z punktu widzenia no, jakiegoś kibica, obserwatora, to może tak faktycznie emocjonujące i te sprawy, ale to ja tam bym wolał, żeby Mana szybciej niż wolniej awansował z grupy. Więc jeszcze tutaj to czeka Grzegorza na pewno. Meczek z Harstemem. No i Mana to... kilka ładnych dni, żeby się przygotować, czy dobrze patrzę. No dokładnie, ze 3 dni ma tutaj Mana. Więc jest na pewno okres, żeby przemyśleć taktyki, jakoś się przy... Ale to też jest PvP, to też nie jest taka prosta sprawa.